Tu jest choinka. Tu są nasze bombki, a tam śnieżynka. Tomek i Zuzia robią dekoracje na zewnątrz. Trochę się czuję jak na święta. Goście już są. Mamy nasze polsko-amerykańskie święto dziękczynienia. Hej konie, witajcie w kolejnym vlogu już na świątecznie. Tomek mnie ciągnie na strych, tak? Tomek zmęczony po pracy. Ja robię bigus, jak już pewnie zauważyliście, ale słuchajcie, to już na święta, to nie na Thanksgiving, tylko to na święta. Musiałam, miałam kapustę. Może przybić. Miałam kapustę do zużycia, otwartą kapustę kiszoną i rozmrożoną kiełbasę, więc akurat się wszystko złożyło na bigos. Może zrobię tak, że po święcie dziękczynienia po prostu dodam jeszcze resztki indyka tutaj, żeby było takie, wiecie, do bigosu można wiele rzeczy pododawać. Jeszcze do tego powędrują grzyby, a raczej pieczarki, ale też grzyby. Idziemy na strych. Bo plan jest taki, bo Tomek chce jechać teraz na wysypisko śmieci, zanim zamkną. Także idziemy do góry i zobaczymy, czy jest coś, co chcemy oddać, albo czego generalnie chcemy się pozbyć. I oczywiście mam na myśli rzeczy, dekoracje na święta. A taki porządek tu ostatnio miałam. Tu nam brakuje drugiej lampy. O, tu jest choinka. To na zewnątrz. Tu są nasze bombki. Wydawało mi się, że są mniejsze. Okej. Ale tak, najpierw muszę pudło na dekoracje jesienne znaleźć. Bo tutaj to już wszystko. To są dekoracje zimowe. Z jednej i z drugiej strony, czego wy nie widzicie, bo jest za ciemno. Okej. A tu jest pusty. To jest na jesień. Albo nie, to jest na kurtki. To nie, tutaj są jesienne. To będzie właśnie na jesień. Okay. A tam śnieżynka. Za tobą jest śnieg, Ania. Drive alone in December rain. They play my favorite song. I see a snowflake melt on the deck. I'm awful cold and longing for the holiday. Counting days until you're here. I've been waiting this whole year. Dear Christmas, Christmas, Christmas night. I know you may suffer light, but together we're alright. You know we're ready for Christmas. Dobra, siódma wieczorem, właśnie wróciłyśmy z Zuzią z godzinnej jazdy. Zuzia sobie jeździła nocą, bo jeszcze brakuje jej parę godzin nocą. Mam tutaj indyka, indyk wyciągnięty. On ma około 13 funtów z czymś, czyli jakieś 7-7,5 kilo. Mam przepis od Kingi, Kingę znacie. I będę nadziewać tego ananasa na przemian. Ananasem, pomarańczą i masłem. Hania przygotowana na ciężką zimę. Co ty masz na nosie? Przykleiłaś sobie cekinę? Nie, zrobiłam sobie igłę. Aha. Masło muszę pokroić na kosteczkę. Ananasa też widzę na kostkę, bo to nie jest ten w kostce. I pomarańcze. Hania, umyj mi pomarańcze. Proszę. Jesteś, mama.
Ale mam rękawiczkę. Mam rękawiczkę, bo mam przecięty palec. Wczoraj indyka nasmarowałam solą, tylko natarłam i dałam do lodówki, bo on zdążył się, nawet nie był całkowicie taki rozmrożony, ale go tak natarłam ile mogłam, włożyłam do lodówki i dzisiaj już jest ok. Teraz pokroję tylko to masło i będę go nadziewać. I powędruję znowu do lodówki na całą noc. A jutro będę, zrobię sobie takie masełko na miękko, bardziej na miękko, z ziołami, z solą i z pieprzem. I będę nacierać tego indyka już z zewnątrz, pod skórę będę wkładać też masło. Szczelnie go zamknę folią i potem będę go piekła. Z tego co Kinga mówiła, ja już kiedyś robiłam tego indyka z jej przepisu i wyszedł właśnie fajny i taki soczysty. To pierwsze 40 minut na maksymalną temperaturę, jaką tylko można w piekarniku. Potem się go wyciąga, namacza sosem, który wypływa. Przykrywa znowu i tak kolejne 2 godziny, 1,5 godziny do 2 godzin się go piecze. A oczywiście szczelnie zakrytego folią. Kolejnego dnia. Ubieram rękawiczki, bo już mam poranione palce. Delikatnie takie zacięcie akurat na tarce dzisiaj. Ale tak, biorę się za indyka. Wyciągnęłam go z lodówki, sobie przeleżał całą noc w lodówce. Przygotowałam już masło z czosnkiem i świeżym tymiankiem. Pachnie niesamowicie, a jeszcze lepiej smakuje, bo już na chlebie jadłyśmy z Hanią, takim stostowanym. Przepraszam. Teraz będę tym masełkiem nacierać tego kurczaka. Kurczaka! Obraziłam tego indyka właśnie. Go muszę odwrócić, albo najpierw tak, najpierw go natrę z tej strony. Widziałam na Instagramie jeszcze jeden sposób fajny. Pod skórę będę robiła za chwilę, no. Ale wycinało się właśnie tę część, potem się odwracało indyka, przecinało się jakby te wszystkie części i zgniatało się go tak, żeby on był, jak on był na płasko. I bardzo szybko się wtedy go piecze. No, następnym razem po prostu spróbuję sobie taką metodę. Dujemy tutaj skórę i będziemy to masło wkładać tutaj pod spód. Dobra, teraz masło wpychamy do środka.
Dobra, przyklejam się do tych rękawiczek. O, okej. Okay. Trochę roztopiłam. Trochę roztopiłam to masło. A i od razu lepiej. Dobra, ale takie twarde dałam pod spód, to nawet fajnie. Zrobiło w ogóle ci rano 12, 20, 24 takie muffiny. Zgadnijcie, ile zostało. A to nie to, że my wszystko zjedliśmy, tylko Tomek zawiózł właśnie do Sebastiana kolegi do domu. Bo dzisiaj jest święto dziękczynienia, zawieźliśmy im trochę jeszcze ciepłych. Się ucieszyli. Dobra, robię stolik sobie, nie, robię przerwę. Robię przerwę, bo czuję, że mi baterie siadają. Mamy godzinę drugą. Na 6 mamy znajomych. Będziemy jeść dopiero o 6. A sos żurawinowy zrobiłam tym razem z Thermomixa. Bardzo fajny wyszedł. I dałam trochę wiśniówki i fajnie, bo to wyparowało, a został taki fajny smak. Bardzo fajny wyszedł. Zobaczcie, ile mam tego. Cały słoik i tu jeszcze tyle. Zawsze robię w garnku, ale jednak taki sos żurawinowy, przy którym trzeba stać i mieszać, to jest najlepiej zrobić właśnie. Thermomix jest idealny do tego. Muszę się kawę nabić. O, bateria mruga, mi też. Indyk powędrował do piekarnika. Na razie na taką najwyższą temperaturę. A na dworze... Gdzie jest Tomek? Tomek i Zuzia robią dekoracje na zewnątrz. Wszystko już powyciągane z pudeł. O, są powieszone już lampki. One są takie piękne w nocy. O, to jest to, Tomek, o czym ci mówiłam. To. Dzisiaj ten vlog musi być bardzo chaotyczny. Przepraszam z góry. Jeszcze znalazłam jakiś taki wieniec, który nie był używany w ubiegłym roku, ale zaraz go wywieszę po drugiej stronie domu, tam gdzie zawsze jest tak pusto i jak właśnie z dołu się jedzie, to nic tam nie ma. Więc tutaj go zaraz przytwierdzę, jakoś jak mi się uda. Tak sobie dzisiaj zrobimy może z tym świeczkę. Fireside, czekajcie. Okej, okay, to może być, to nie jest. Okay. Jeszcze jedną świecę. O, ale tak. Coś mi tu nie pasuje. No dobra, na dzisiaj może być, ale i tak to potem zmienię. Te serwetki wyglądają beznadziejnie. Okej, mam godzinę 4, co 2 godziny kolacja. Indyk już jest w piekarniku, a ciasto, o tutaj, właśnie nie wiedziałam, co mam zrobić pierwsze, ale powiedziałam sobie, że jak wyciągnę indyka, zanim my to zjemy wszystko, to ciasto nam się zdąży upiec. Idę to zawiesić. Nie znalazłam innych lampek, więc na razie idą te. Ale jak kupię takie czasówki, albo znajdę gdzieś w domu, to zamienię. Dobra, wieczorem to wygląda lepiej. Włożyłam tu jeszcze takie lampki, żeby były w jednym kolorze. Bo ten domek ma swoje oświetlenie, ale on jest takie białe, chłodne. Także tak będzie na dzisiaj, a potem przed świętami tak coś zmienię. Natomiast teraz muszę pierwszy raz podlać indyka. Zmniejszyłam już temperaturę. Mam takie urządzenie. Pipetę taką ogromną. Gdzie mam moje rękawice? Do indyka tutaj. Dodatkowo wylałam sobie wodę na blachę na spodzie, żeby jak najwięcej było wilgotności. Dopiero jak odkryłam, to leci para. Tylko teraz poklapałam sobie to wszystko. Żeby było szczelnie, dolejemy wodę, trochę wody na dół. Dobra, może się dalej gotować i... No nie, ojku. Dobra,
Ale brudna szyba. Trudno, i tak miałam myć cały piekarnik. Muszę znowu szyby rozkręcić. Tak jak kiedyś w tym filmie na Zapytaj Ania, jak czyściliśmy z Tomkiem ten piekarnik, to za każdym razem właśnie trzeba tutaj wszystko rozkręcać, te szyby się wyciąga i jest jak nowe. Natomiast spód tego piekarnika już mam taki przytarty. Skończę ciasto, idę potem pod prysznic i co? I na koniec pokażę wam, jak wszystko wyszło. Tylko jeszcze to muszę oczywiście ogarnąć. Ale byście widzieli salon! Wygląda całkowicie, może nie całkowicie, ale o wiele inaczej niż w ubiegłych latach. Teraz jeszcze szybciutko ciasto i do lodówki ciasto włożę, i jak się piekarnik zwolni tylko, to wrzucę potem ciasto. Idzie Tomek. Tomek, jak ci tam idzie? Skończyłem, to co mam, to jest skończone. Tak? Dzieci ci pomagały? Pomogły, no. Pomogły, to dobrze. Merry Christmas, baby. Reindeer's coming out to play. Santa Claus is packing the presents, making sure you've been behaving okay. Merry Christmas, honey. Yeah. The snowman's dusting off his hat, putting on the show for everybody, to give them a smile that lasts another year. There's something that happens when sleigh bells are ringing, when December ends, when the children are singing, yeah. It's Merry Christmas, baby. O, ciekawe, czy mi się to zmieści w tym pojemniku warony. Taka ilość. Trochę się czuję jak nie święto, bo też nie mówię, że się osiągnę. A Buzia dała na niej i teraz dała ją. A chcesz ją zatrzymać, czy mam ją w ciepło zbyt? A, nie. Tak się spodniała. Bo ona jest jak tylko, żeby napisała. No tak, tak. Goście już są? Jest pan! Kto zna? Łuki. Dobra, tutaj jest indyk. Tak wyszedł. Temperatura się zgadza, bo miałam gdzieś ten termometr, który się tam gdzieś wkłada. Tutaj są jeszcze ziemniaczki, które Hania robiła. Tutaj są. Jest piekanka z ziemniaków słodkich, z marshmallow. I co jeszcze? Tu nam się robi już ciasto. Piekarnik jest tak uwalony, że będzie mycie. Tu jeszcze czekamy na sos, bo się robi nam sos. Tomek, sos będzie. O, jeszcze żurawinę muszę dać. Żurawina już też jest zrobiona. Musisz skosztować, Hania. No, mamy nasze polskie, polsko-amerykańskie święto dziękczynienia. Wigilia w listopadzie. Prawie. Właśnie montuję tego vloga, którego oglądacie. Sebastian mi przyniósł snack. Przed chwilą chyba bawię się w kucharza dzisiaj, bo przyniósł mi przed chwilą banana z peanut butter, z masą orzechową, które włożył do zamrażarki na chwilę. I taki fajny był deser, uwielbiam. Jeszcze w ogóle banan z masą orzechową i polanym czekoladą. Jak włożycie na chwilę te zamrażarki, to są po prostu przecudne. A teraz przyniósł mi na patyczku jabłko z bananem posypane cynamonem. To ich chyba kiedyś Tomek nauczył. Tak im smakuje właśnie. Przyniósł jeden patyczek mi i jeden zaniósł do Hani.
Ale słuchajcie, wracając do vloga. Właśnie przeglądałam ostatniego vloga, te ozdoby choinkowe, które kupiliśmy i szukałam pytań, ale nie było żadnych pytań, więc nie odpowiem na żadne dzisiaj. Jeżeli macie jakieś pytania albo jakiś temat, który chcielibyście, żebym poruszyła w kolejnym vlogu, to pytajcie i ja odpowiem pod koniec przyszłego vloga, żeby to była nasza już tradycja. Muszę sama sobie przypominać, żebym nie zapominała. Przypominać, żebym nie zapominała. Okej, okay. Już jest dosyć późno, bo jest poniedziałek, godzina 20. Tomek za chwilę wróci. Dzisiaj pracował trochę dłużej, bo jutro ma wolne, bo jutro ma urodziny. Ale tego vloga zobaczycie chyba dopiero za tydzień, bo w kolejnym vlogu, który nagrałam wczoraj i przedwczoraj? Nie, wczoraj. Odwoziłam Zuzię do szkoły. Pokażę Wam, co jej spakowałam na wyjazd. Pojedziemy tam do szkoły. Tam już też się zrobiło bardzo świątecznie. Zajrzymy do jej pokoju. Zuzia ma teraz ostatnie jakby 2 tygodnie szkoły i no taki najtrudniejszy okres, bo będzie miała egzaminy. Na te egzaminy też pojadę, bo przygotowujemy coś z innymi mamami. Właśnie przed chwilą pisałam z jedną znajomą. Ale to też wszystko zobaczycie, bo obiecuję, że to będę nagrywać w najbliższym czasie. I muszę jechać tam na 2 dni. Mam nadzieję, że będzie mi się, że uda mi się robić codziennie vlogi. Natomiast jeżeli mi się nie uda codziennie robić vlogów, to na pewno będzie ich więcej. Chciałam zrobić tydzień vlogów, ale nie chcę Wam obiecać, że będzie tydzień vlogów, a potem nie dotrzymam obietnicy. Także postaram się, ale jakby coś się stało, to wiecie, odrobię później. Jesień się skończyła, właśnie zakończyła się Thanksgiving. Thanksgiving to jest takie przejście właśnie już w okres świąteczny. Na osiedlu codziennie przybywa nowych dekoracji, więc to też przed nami. Będzie się działo, także pamiętajcie i upewnijcie się, że Wasza subskrypcja działa, że w ogóle subskrybujecie nasz kanał, bo subskrybując nasz kanał wspieracie nas i pomagacie nam rosnąć, rozwijać się i funkcjonować tutaj na tym YouTubie, na którym w przewadze jest większość młodych twórców. Okej, słuchajcie, dzięki za dzisiaj. Jak Wam się podobało, to pamiętajcie o łapeczce, a ja Was serdecznie pozdrawiam. Przytulam z tym patyczkiem w ręce. I do zobaczenia już w piątek. Pa!